Różnorodność jest wszechobecna, lecz może stanowić pewien problem. No bo jak rozdzielić mieszaninę podobnych związków chemicznych, takich jak białka czy kwasy nukleinowe? Problem ten rozwiązuje elektroforeza. Jest to technika rozdziału mieszaniny związków chemicznych w polu elektrycznym, co ja w laboratorium wykorzystuję do rozdziału krótkich fragmentów DNA od dłuższych. Jedna z odmian tej techniki, elektroforeza dwukierunkowa, jest wykorzystywana do jednoczesnej analizy wielu tysięcy białek w trakcie badań nad ich profilowaniem. Elektroforezą przeprowadza się w aparacie do elektroforezy, w którym umieszczony jest specjalny żel, np. przezroczysty żel agarozowy. Agaroza jest polisacharydem, a dokładniej polimerem pochodnych galaktozy, który po zestaleniu tworzy sieć molekularną. Jest to przeszkoda dla wędrujących cząsteczek. Większe cząsteczki trudniej przeciskają się przez sieć, a więc wędrują wolniej od mniejszych. Substancje badane podczas elektroforezy, w naszym przypadku kwasy nukleinowe, nie są widoczne gołym okiem. Dlatego dodaliśmy niebieski bufor obciążający, dzięki któremu będziemy mogli ocenić przebieg elektroforezy. Kwasy nukleinowe są naładowane ujemnie, więc po wprowadzeniu do studzienek wędrują od katody do anody. W wyniku elektroforezy następuje rozdział mieszaniny w zależności od masy cząsteczkowej, kształtu i ładunku cząsteczek. Dzięki temu możliwa jest izolacja albo analiza mieszanin wielu molekuł. Elektroforeza kapilarna w połączeniu z metodą PCR umożliwiła sekwencjonowanie całego genomu człowieka. To z kolei jest aparat do elektroforezy, który możecie zrobić sami w domu przy wykorzystaniu m.in. krokodylków, baterii i plastikowego pojemnika. Elektroforezę możecie wykorzystać np. do rozdziału molekuł wchodzących w skład barwników spożywczych. Spróbujcie rozdziału wielu kolorów, sprawdźcie, które wędrują szybciej i czy rozdzielają się na różne frakcje. Listę odczynników i sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia tego doświadczenia znajdziecie w materiałach dodatkowych dotyczących tej lekcji. Powodzenia!